trafiły mi się larwy żuka i jak na nie spojrzałam, to wmawiałam sobie, że to jest wędzona śliwka, bo końcówki były takie fioletowe, pomyślałam sobie, że to jest wędzona śliwka obtoczona boczkiem. Więc postanowiłam, że będę jadła to bardzo powoli, bo tam były te włoski, a ja nie potrafiłabym tego połknąć tak od razu, więc postanowiłam, że będę jadła po dwa, po trzy, będę rozgryzała i połkała. I kiedy rozgryzłam tą larwę, to w środku nagle coś się rozpłynęło i czułam, że to są te wnętrzności, więc miałam taki odruch, ej, jeszcze było takie mdłe. Ta skórka nie chciała się rozgryźć, więc długo musiałam mielić. A Ewelona, okazało się, że ona połykała je w całości. No ale no dziewczyna widać, że ma wprawę, jak sama powiedziała. Ja nie, cieszę się, że w ogóle zjadłam wszystko do końca i zdobyłam jeden punkt.